Państwo, otwieram 22. sesję Rady Gminy w Mińsku. Stwierdzam, że na obradach uczestniczy zgodnie z listą obecności 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Witam Państwa radnych, Państwa sołtysów, Panią Wójt, Panią Skarbnik, Panią Sekretarz, Pana Mecenasa i pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej. Przystępujemy do punktu pierwszego. Proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, co niniejszym nastąpiło. Punkt drugi, przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty, informacje i komunikaty. Punkt piąty, dyskusja sołtysów. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mińsko na 2016 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane przez 168 łamane przez 2016 Rada Gminy Mińsko z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia stawek za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Mińsko przedstawiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mińsku. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najm na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Mińsko. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 65 łamane przez 409 łamane przez 2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mińsko. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 40 łamane przez 240 łamane przez 2012 Rady Gminy Mińsko z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Mińsko. Punkt 12. Interpelacja, zapytania oraz wolne wnioski. Punkt 13. Zakończenie sesji Rady Gminy. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś propozycje do porządku obrad? Czy ktoś chce wnieść rozszerzenie porządku obrad? Nie widzę. Wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, co przed chwilą został przeczytany? 14 za. Dziękuję. Przystępujemy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej sesji był do oglądu w Biurze Rady Gminy, jak również był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Proszę o przegłosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Proszę o podniesienie ręki. 14 za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy w Mińsku przyjęła protokół z poprzedniej sesji. Przystępujemy do punktu czwartego, informacji i komunikatów. Proszę Panią Wójt o przedstawienie informacji na temat działań podejmowanych w okresie wiedzy sesyjnej. Dzięki temu, że mam zapalenie pytań, to tym razem może się udać, żeby to było krótko, czego Państwu serdecznie życzę. Z ważniejszych rzeczy, Agencja Nieruchomości Rolnych ma nowe kierownictwo i z tym kierownictwem byłyśmy się z Panią Skarbnik i z Panią Lubczą-Flochman zapoznać, przedstawić czego my oczekujemy, czego oni oczekują, uporządkować stare sprawy. Nie przyszły do tej pory, choć już powinny przyjść pisemne odpowiedzi na te wnioski, które za naszym pośrednictwem składały sołectwa. Jest bardzo skomplikowana sprawa, ale oczywiście do zrealizowania pod różnymi warunkami Moczy Dużycy Klasztornej, Głębowic i tak dalej. Ja też przedstawiłam problem ruin agencyjnych i potrzeba jakiegoś globalnego rozwiązania.
I myślę, że są wszelkie szanse, że ta współpraca będzie się dobrze układać, czego i sobie, i Państwu życzę. No, byłyśmy także w Duszy Ochrony Środowiska, ponieważ w tym roku złożyliśmy podanie, wniosek o dofinansowanie usuwania azbestu 2,5 raza grubszy, czyli droższy niż przed rokiem, co oczywiście wszystkich cieszy. Tyle, że pieniędzy jest bardzo mało i teraz w tymże funduszu powstała lista rezerwowych i rezerwowe pieniądze mają być uruchomione. Zaraz po drugim weekendzie szef funduszu obiecał informację i powiedział, że no na 100% to jak dostaniemy, a na 99,9% mógł powiedzieć teraz. Także miejmy nadzieję, że ta historia dobrze się skończy, usuwania zwierzęta, znaczy nie będzie się rozwijać. Z dobrych wiadomości dofinansowanie z funduszu dojazdów do gruntów rolnych i leśnych składaliśmy na dwie drogi. Dobra wiadomość jest taka, że na tą droższą, większą, czyli Aleksandrowice, Raszowice, dostaliśmy dofinansowanie, a niestety na Morzynę nie. Oczywiście mogą po przetargach powstać jakieś oszczędności i może być jeszcze z listy rezerwowych coś realizowane, ale no na razie przesuwamy tę drogę na rok przyszły. No, rozpoczął się remont Piłsudskiego, to każdy wie, chyba jedyny objazd, który tego nie denerwuje, tylko każdego cieszy. Zaczęliśmy także w tym miesiącu wykonywanie już konkretnych projektów architektonicznych na przebudowę Rudawy na mieszkania, czyli szkoły w Rudawie na mieszkania i części ośrodka zdrowia, starego ośrodka zdrowia, co pozwoli nam uratować ten budynek, zrobić dach, media i pod zamieszkanie góry, reszta budynku zostanie do dyspozycji, już na pewno się nie zmarnuje. Także projekt architektoniczny został zlecony, właściwie jesteśmy umówieni, są po miarach, jeszcze nie został zlecony, bo jeszcze nie przesunęliśmy ten cel środków. Targowiska, ponieważ wszystko na to wskazuje, że w lipcu będą nabory wniosków na dofinansowanie. Z ulicy Piłsudskiego frezoliny są wykorzystywane do remontu drogi i do wykładania o kolejnych objazdów. Także proszę nie męczyć o to, czy te frezoliny pojadą gdzieś na wieś, no nie pojadą. Będą wykorzystane na Piłsudskiego i w najbliższej okolicy Piłsudskiego. Zresztą należą one do powiatu, nie do gminy, ale tak jesteśmy umówieni, że zostaną tu wykorzystane, ale jak najbliżej drogi. Frezoliny są tanie. Najgorszy jest transport. Ta kostka niemiecka, historyczna, wybierana z ulicy Piłsudskiego, no nie bez problemów, ale udało się spowodować, że zostaje w Wińsku. Część będzie budowana w drogę, bo jest taka potrzeba, a to, co zostanie, będzie elementem utwardzenia, oczywiście nie całego, bo będzie jej za mało, ale będzie wkomponowana w kostkę, w utwardzenie targowiska w momencie, kiedy pójdzie ona do remontu, także taka trochę też dziejowa sprawiedliwość. Po tej kostce Wincinger mieszkańcy do 45 roku Wińska szli na pociąg, tak, żeby tu już nigdy nie wrócić. I po tej kostce wchodzili pod górkę ci, którzy przyjechali tu z zabugami. I teraz ona będzie na naszym targowisku, co mnie osobiście bardzo cieszy. Pomijam delikatnie fakt, że znaczy nam to podanie tej inwestycji, bo tę kostkę mamy, bo ją mamy. Tak, spotykałam się także z nowym nadleśniczym, który zadeklarował, mają chyba jutro albo w poniedziałek podpisać konkretne porozumienia, że te pieniądze, które dokłada do dróg powiatowych w naszej gminie w tym roku, pozostają aktualne. W przyszłym roku chciałbym się bardziej skoncentrować na drogach gminnych, także naszych. I być może, jeśli tylko czas pozwoli, to na przyszłą sesję chciałbym przyjechać, przedstawić się i powiedzieć, jakimi środkami dysponuję w ciągu najbliższych 3 lat, jakie są jego priorytety i poznać Państwa i po prostu powiedzieć, na czym stoi, co może i co chce i co może nam zaoferować. Od przedwczoraj wiem, że uda nam się zrobić dodatkową klasę gimnazjum, czyli klasę sportową. W terminie pierwszym zgłosiło się 21 osób na te testy sprawnościowe. Jest jeszcze drugi termin, taka dogrywka, a minimum, jakie musi być, to jest 20, więc wszystko wskazuje na to, że wszystkie wysiłki włożone w ratowanie
liczebności naszego gimnazjum nie poszły na marne i że rzecz się powiedzie. Słyszałam, że w Ołowie nie udało się zebrać takiej grupy, ale chyba też mają drugi termin. Że chociaż Ołów jest większy i bardziej zwarty mieszkańcami. A tu wydaje mi się, że to, że odwiedzałam z Olgierdem Podgorzelcem wszystkie szkoły, malutkie też, spotykałam się z rodzicami, poszedł list osobisty do wszystkich rodziców, także tych szóstoklasistów, którzy chodzą do szkół w innych gminach z ofertą do gimnazjum i z ofertą klasy sportowej. W samym urzędzie, a jeszcze pracujemy nad rewitalizacją, odbywają się kolejne warsztaty, Państwo możecie zaglądać na naszą stronę, gdzie jest ta platforma konsultacyjna dla mieszkańców. Następne są... 10. 16. jest ważne, a jedziemy do Szymborowa, tak? Jeszcze nisko. Na kolejny do Szymborowa. No, odbyły się tutaj kolejne złote gody. Myślę, że teraz już nie przepuścimy żadnej pary. Bo to bardzo piękne uroczystości, bardzo wzruszające. 50 lat życia małżeńskiego. Został rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie organizacji pozarządowych, kultura ludowa i tak dalej, czyli to, co jest poza tym dofinansowaniem sportowym, które idzie zaraz na początku roku, żeby kluby mogły się dobrze tymi pieniędzmi w ciągu roku zarządzić. To mamy rozstrzygnięte. A w samym urzędzie już panie, do których najwięcej osób przychodzi z gminy, z miejscowości, urzędują na parterze, czyli tak jak rolnictwo zawsze tam było na tym parterze po prawej stronie, śmieci też po prawej stronie, to już wiele miesięcy temu przeniesione, jest USC i ewidencja też od dawna i teraz doszły jeszcze podatki, akcyza i został już urządzony punkt obsługi klienta. W maju go uruchamiamy, początkowo będzie to tylko taka informacja, wsparcie, pomoc dla tych, żeby te osoby nie musiały wchodzić na górę, a w niedalekiej przyszłości także tam zajdzie korespondencja, przyjmowanie podań, wniosków na dziennik, tak żeby na górę już chodzili tylko ci, którzy na przykład bardzo chcą się spotkać z panią Karoliną, czyli są dzisiaj, ale no oni są jakby tak, taką grupą, że no niech sobie pospacerują, tak, ale szczególnie starsze osoby są zawsze jest zaziejane i udręczone, kiedy musiały wchodzić na górę. Także takie zmiany zaszły po to, żeby ten urząd był bardziej przyjazny dla naszych mieszkańców. Myślę, że to są rzeczy najistotniejsze. Jeśli powstały jakieś pytania jeszcze pod koniec wolnych jest. A ważne, mamy majówkę, są imprezy, jest i zabawa dla dorosłych, i zabawa i dyskoteka dla młodzieży, jest piknik szkolny, to wszystko w internecie, w gazecie, także plakaty, już wiem, że się rozpełzły jakoś tam po gminie. Gorąco zapraszam, kto jak kto, ale są tysi powinni dać najlepszy przykład. Szczególnie zapraszam 3 maja na godzinę 12, msza za ojciec we gminnej parafie o godzinie 12 w Wińsku, z częścią artystyczną przygotowaną przez naszą młodzież gimnazjalną. I przejście pod pomnik i na cmentarz na grób nieznanego żołnierza. Myślę sobie, że jakby się udało tak jak w listopadzie, kiedy się ludzie jak na sumie świątecznej w kościele nie mieścili i było wszystkiego sztandarowe, to byłoby naprawdę na dobre. Dziękuję uprzejmie. Że nie było uprzejmie. Przechodzimy do punktu 5. Dyskusja są dyskusje. Ktoś z Państwa sobie chce zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wińsko na 2016 rok. Proszę Panią Starnik o omówienie tego projektu uchwały. Komisji. I tak, posłanie dochodów w projekcie uchwały w dziale 852 zwiększono
plan dochodów bieżących o 4000 zł, są to dochody ponadplanowe w gminie ośrodka pomocy społecznej. Dział 854. Dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono plan dochodów bieżących o 100 tysięcy, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wysokość tej dotacji jest to 80% całego kosztu realizacji zadania, 20% to środki własne gminy. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 312 720,82 zł. Z drugi do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mińsku. Zwiększono również budżet po stronie dochodów bieżących w kwocie 300 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Wołów z przeznaczeniem na cele społeczne wsi Kroków Wołowskich. Następny załącznik to jest załącznik numer 2 o wydatkach, załącznik numer 2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o 25 tysięcy na odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w miejscowości Iwno na działce 151/29 zgodnie z wydanym zarządzeniem nr 153/2016 wójta gminy Wilińsko z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie zasad odpłatnego przejmowania przez gminę Wilińsko urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od fizycznych i prawnych, które to urządzenia wybudowały. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 18 450 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadania inwestycyjnego modernizacja targowiska w Gdańsku. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy działami dotacji przedmiotowej dla Fundacji Ekologicznej Wydarzenia Sztuka Elementarz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej. W dziale 852 4 tysiące zwiększono plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje własności nienależnie pobranych, chodzi o zasiłki i o świadczenia w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza po stronie wydatków znalazły się tutaj środki na wypłatę studentów i zasiłków szkolnych. Tak jak wcześniej wspomniałam, 80% z budżetu państwa. W budżecie gminy na 2016 rok jest zaplanowane 54 tysiące na zabezpieczenie 20%. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 299 tysięcy. Jest to zwiększenie planu wydatków majątkowych, dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gminie, który przeznaczy dotacją w kwocie 152 tysiące na zakup środków trwałych i 147 tysięcy złotych na modernizację nieruchomości położonej pod adresem ulica Rolna 2/1 w Gmińsku. To jest, te zmiany są w załączniku pierwszym i drugim. W załączniku trzecim zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko na 2016 rok. Tutaj w załączniku wprowadzono nowe zadania i jest to tak, odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych w gminie
w działce 151 przez 29 w kwocie 25 tysięcy. Jest to modernizacja targowiska w Chińsku w kwocie 18 450 zł. Następnie budowa oświetlenia ulicznego w Krzerowie. Dokonano tutaj w tym zadaniu zmiany finansowania do środków pochodzących z innych źródeł. Doliczono wkład funduszu sołeckiego w kwocie 8 tysięcy zł. Dotacje celowe, no, następne nowe zadanie, dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chińsku na zakupy inwestycyjne wymienione powyżej, 152 tysiące złotych, jak i również dotacja celowa na modernizację nieruchomości przy ulicy Rolnej 2 przez 1 w Chińsku, kwota 147 tysięcy złotych. W załączniku numer 4 wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. W załączniku dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. I tak dla sołectwa Pałkowice dokonano zmiany klasyfikacji, przeniesiono potem 3950 z paragrafu zakup usług pozostałych do paragrafu zakup materiałów i wyposażenia. Na zadaniu wyposażenie świetlicy wiejskiej. Chodzi tutaj o zakup pieca. Wcześniej mieli tylko zaplanowane jako usługę. Teraz już za dobre pieniądze mogą sami, że tak powiem, kupić ten piec i usługa pewnie będzie ten instalować. Sołecko Oszerów, przeniesiono plan wydatków z przedsięwzięcia, wyposażenie placu Zaba w kwocie 10 tysięcy oraz przedsięwzięcia projekt zagospodarowania parku szkolnego. Z rozdziału 850-55 zakup usług pozostałych w kwocie 2 tysiące na już istniejące przedsięwzięcie, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w kwocie 6 tysięcy ponad. To wprowadzono nowe przedsięwzięcie, wkład własny sołectwa do wykonania oświetlenia ulicznego w 2016 roku przez gminę Wińsko w Krzylowie na osiedlu zwanym potocznie Józefów w kwocie 6 tysięcy złotych. Następne sołectwo, które dokonuje zmian w swoim budżecie sołeckim, to jest sołectwo Leczyn. Tutaj jest przeniesienie kwoty 100 zł z zadania zakup krzywa na utwardzenie drogi gminnej na zakup zadaszenia nad drzwiami do świetlicy wiejskiej. Następne sołectwo Piskorzyna, zrezygnowano z przedsięwzięcia udrożnienie rowów melioracyjnych w kwocie 14 853 zł 12 groszy na nowe zadania. Remont, modernizacja świetlicy wiejskiej 8 tysięcy. Zakup środków czystości do tej świetlicy 300 zł. Utrzymanie zieleni 753 zł 12 groszy. Doposażenie i budowa placu zabaw 3 tysiące. Zagospodarowanie terenu pod rekreacją 2800 zł. Następne sołectwo to jest sołectwo Stryjno. Zrezygnowano z przedsięwzięcia odmulenie rowu 2000 zł, utworzono nowe zadanie, remont i wyposażenie świetlicy 1000 zł, zakup drewna i materiałów do wykonania ławek i stołów na placu zabaw 1000 zł. W załączniku numer 5 plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku uległ zmianie w związku z dotacją celową w kwocie 299 tysięcy. Także i załącznik numer 6 dotacji udzielonych w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Również tutaj została pokazana ta zmiana 299 tysięcy, jak i również dokonano przeniesienia w ramach tego samego podmiotu, czyli Fundacji Ekologicznej Wychowanie i Sztuka Elementarz, zmniejszono plan finansowy w dziale 801.01 Szkoły Podstawowej i zwiększono 801.50 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i edukacji dla dzieci i młodzieży w szkole w kwocie
kwocie 34 940 zł. Przeczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Wińsko z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Wińsko na 2016 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Gminy Wińsko uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody zwiększyły się o kwotę i tutaj na komisji Państwa prosiłam o zmianę, czyli będzie 417 020 zł 82 grosze. Wprowadzono zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki zwiększyły się o kwotę 417 020 zł i 82 grosze. Ustęp trzeci. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 12 uchwały budżetowej. Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe realizowane w gminie Wińsko w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp czwarty. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 14 uchwały budżetowej. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Ustęp 5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 uchwały budżetowej. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustęp 6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 11 uchwały budżetowej. Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. W wyniku wprowadzonych zmian budżet wynosi dochody ogółem 30 044 874,68 zł, w tym dochody bieżące 27 996 211,68 zł i dochody majątkowe 2 048 663 zł. Wydatki ogółem wynoszą 29 347 398 groszy. Wydatki bieżące 26 309 946 zł i 68 groszy. Wydatki majątkowe 3 037 354 zł. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko. Chciałam też Państwa tutaj zapewnić i powiedzieć, że zakład budżetowy wpłacił pieniądze nadwyżki budżetowej na rachunek gminy, więc te pieniądze są na rachunku gminy przed podjęciem tej uchwały, żebyście też Państwo wiedzieli, że tak się stało, jak było na komisji. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radny chciałby zabrać głos dotyczący tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk wypracowanych na komisji. Komisja Oświaty. 6 za, 1 osoba wstrzymała się. Komisja Rolna. 6 za. Komisja Mienia. 7 za, 1 osoba wstrzymała się. Komisja Rewizyjna. 6 za, 2 wstrzymała się. I Komisja Budżetu. 6 za, 2 wstrzymało się. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. 15 za. Dziękuję. Kto przeciw? 11. A 11, przepraszam. 14. 11. Moje niedosłyszenie. I kto jest przeciwnym? Dwie osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przystępujemy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr
21 przez 168 po 2016 Rada Gminy Gmińsko dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia stawek za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Gmińsko przedstawiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gmińsko. Proszę o mówienie do projektu panią skarbnik. Może ja przedstawię uchwałę. Uchwała Rady Gminy Gmińsko w sprawie zmiany uchwały nr 21 łamane na 168 łamane na 2016 Rady Gminy Gmińsko z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia stawek za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Gmińsko przedstawiony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gmińsko. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Gmińsko uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zmienia się tytuł uchwały nr 21 łamane na 168 łamane na 2016 Rady Gminy Gmińsko z dnia 31 marca 2016 roku, który otrzymuje brzmienie w sprawie określenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Gmińsko. Paragraf 2. Zmienia się paragraf pierwszy, który otrzymuje brzmienie. Paragraf pierwszy. Określa się na terenie gminy Gmińsko główną stawkę opłaty za wywóz nieczystości płynnych w wysokości 18,56 zł za metr sześcienny netto. Paragraf trzeci. Zmienia się paragraf piąty, który otrzymuje brzmienie. Paragraf piąty. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 47 łamane przez 347 łamane przez 2014 Rady Gminy Gmińsko z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie określenia stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy Gmińsko. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gmińsko. Uchwała ta była szczegółowo omawiana na komisji i została pozytywna opinia. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę Przewodniczący Komisji o przedstawienie stanowisk wypracowanych na komisjach. Komisja Oświaty. 7 za. Komisja Rolna. 6 za. Komisja Mienia. 8 za. I Komisja Rewizyjna. 8 za. I Komisja Mienia. Budżetu, przepraszam bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 14 za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przystępujemy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność gminy Gmińsko. Proszę o omówienie tego projektu uchwały przez panią sekretarz. Uchwała Rady Gminy Gmińsko z dnia, i tu pierwsza poprawka, o którą Państwo prosiłam o wprowadzenie, był projekt z dnia 18 kwietnia, w tej chwili uchwała jest dnia dzisiejszego, czyli z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiących własność gminy Gmińsko. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. I w tym miejscu bardzo proszę również Panie i Panów Radnych o wprowadzenie poprawki polegającej na tym, że zmienił się dziennik ustaw, ustawy o samorządzie gminnym. W tej chwili powinno być dziennik ustaw z 2016 roku, pozycja 446. Dziękuję bardzo. Oraz artykułu 13 ust. 1, artykułu 25 ust. 1 i artykułu 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity, dziennik ustaw 2015 roku, pozycja 1774 ze zmianami. Rada Gminy w Gmińsku uchwala co następuje. Paragraf pierwszy.
Wyraża się zgodę wójtowi gminy Wińsko na zawarcie w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą umowy najmu na okres powyżej 3 lat na budynek gospodarczy położony na działce 161/3 w obrębie Rajczyn stanowiący własność gminy Wińsko. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wińsko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Uchwała prawna Dziękuję. Czy to są jakieś pytania dotyczące do projektu uchwały? Proszę przewodniczący o przedstawienie stanowisk wypracowanych na komisjach. Komisja Oświaty. 1 za. Komisja Rolna. 6 za. Komisja Mienia. 8 za. Komisja Rewizyjna. 8 za. I Komisja Budżetu. 8 za. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z tą zgłoszoną poprawką? Proszę o podniesienie ręki. 13 za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przystępujemy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 65/409 z 2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wińsko. Proszę o omówienie projektu uchwały przez panią wicewodarz. Również panie panowie, tu jest uchwała z dnia dzisiejszego, czyli dnia 20 roku. W sprawie zmiany uchwały numer 409/2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wińsko. Na podstawie stosownych przepisów i tu również bardzo proszę o wprowadzenie przy ustawie o samorządzie gminnym dziennika ustaw z 2016 roku pozycja 446. Pozostałe podstawy prawne pozostają bez zmian. Rada Gminy Wińsko uchwala co następuje. Do uchwały nr 55/409/2014 z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wińsko dodaje się rozdział 10 w brzmieniu jak poniżej. Rozdział 10. Zasady postępowania przy zawieraniu umów najmu lokali przeznaczonych do przeprowadzenia robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz najmu lokali powstałych w wyniku adaptacji. Paragraf pierwszy. Gminy Wińsko podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń wykaz lokali, które są przeznaczone do przeprowadzenia robót budowlanych wykonywanych przez przyszłego najemcę. Paragraf drugi. Ofertę na przydział lokalu do przeprowadzenia robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy lub na przydział pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji mogą składać następujące osoby. A. Znajdujące się na liście przydziałów lokali na czas nieoznaczony. I punkt B. Które nie spełniają warunków uprawniających do przedłużenia na następny okres umowy najmu lokalu socjalnego. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy. Weryfikacji oferty dokonuje Komisja Mienia Komunalnego, Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Przeciwpożarowej i Porządku Publicznego w oparciu o następujące kryteria. Punkt A. Warunki mieszkaniowe oferenta. Punkt B. Czas oczekiwania na zawarcie umowy najmu lokalu. Punkt C. Kolejność na liście przydziałów. Punkt D. Powierzchnia lokalu przeznaczonego do przeprowadzenia robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie lub pomieszczenia przeznaczonego do adaptacji w stosunku do liczby osób w gospodarstwie domowym. Ustęp 2. W oparciu o zweryfikowane oferty wójt dokonuje wyboru osoby, której zostanie przydzielony lokal do przeprowadzenia robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy lub pomieszczenie przeznaczone do adaptacji. Ustęp trzeci. Wykonanie robót budowlanych we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy. Adaptacja odbywa się w sposób i na zasadach określonych odrębną umową.
po bezustępkowym odbiorze robót zostaje zawarta umowa najmu. Ustęp 4. Sposób rozliczenia naruszonych nakładów na przeprowadzenie wynagrodzonych, wykonywanych w ważnym zakresie i na koszty przedonajętych i adaptacji określa się w umowie, o której mowa w ustępie 3. Ustęp 5. W przypadku odstąpienia osoby, której przydzielono lokal do przeprowadzenia robót budowlanych wykonywanych w własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy lub pomieszczenie przeznaczone do adaptacji, od wykonania tych robót budowlanych lub adaptacji oraz w przypadku odstąpienia przez tę osobę od kontynuacji wykonywania tych prac, wójt może dokonać wyboru innej oferty. Paragraf 4, ustęp 1. Wójt może wyrazić zgodę na adaptację stychu najemcom lokali mającym trudne warunki mieszkaniowe, którzy zamierzają dokonać adaptacji strychu w celu poprawy tych warunków poprzez scalenie zaadaptowanego strychu z dotychczas zajmowanym lokalem mieszkalnym. Ustęp 2. W przypadku wniosków złożonych na adaptację tego samego strychu przydział otrzymuje osoba mieszkająca w najtrudniejszych warunkach określanych wielkością powierzchni pokoi w przeliczeniu na jedną osobę wspólnie zamieszkującą w danym lokalu. Paragraf 5. Budynka stanowiących 100% własności gminy dopuszcza się przeznaczenie pomieszczeń niemieszkalnych do adaptacji w celu utworzenia lub powiększenia lokali mieszkalnych przeprowadzonych na koszt własny przyszłego najemcy. Paragraf 6. Zasady przyznawania mieszkań do przeprowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy oraz adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne zostaną określone w zarządzeniu wójta gminy Wińsko. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierzchni to gminy Wińsko i paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę jeszcze o... Jedna uwaga, bo tutaj jest rozdział dodany po rozdziale 9, a rozdział 9 kończy się na paragrafie 30. I tutaj jest nie od jedynki, tylko numeracja powinna być od 31. Czyli 31, 32, 33 i tak dalej. Trójka po prostu. Trójka z przodu. Paragraf 31. Proszę o zdolanie. Dziękuję uprzejmie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczący o przedstawienie stanowisk wypracowanych na posiedzeniu komisji. Komisja Oświaty. 7 za. Komisja Rolna. 6 za. Komisja Mienia. 8 za. Komisja Rewizyjna. 8 za. I Komisja Budżetu. 8 za. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 14 za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przystępujemy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały nr 40, uchwała nr 240, uchwalone przez 2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę o omówienie tego projektu uchwały. Proszę Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, uchwała Rady Gminy Wińsko również z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 40 na 240/2012 Rady Gminy Wińsko z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy uchwala regulamin PSZOK. Uchwała ta, moi drodzy Państwo, dotyczy PSZOK. Każda gmina ma obowiązek uchwalenia z utworzenia takiego punktu, a radni mają obowiązek podjęcia uchwały zatwierdzającej regulamin funkcjonowania tego przodu.
proszę, mam przeczytać jeszcze raz? Szczegółowo na komisja. Państwo mamy w załączniku numer 1 wykaz odpadów, które mogą być przyjmowane do rozsądku w załączniku numer 2. Jest szczegółowo opisany regulamin. Tutaj na spotkaniu z rodzicami też szczegółowo było mówione, co można w tym przyjmować. Dziękuję uprzejmie. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk wypracowanych na komisjach. Komisja Oświaty. 7 za. Komisja Rolna. 6 za. Komisja Mienia. 8 za. Komisja Rewizyjna. 7 za, 1 nieobecna. I Komisja Budżetu. 7 za, 1 nieobecna. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. 11 za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 3. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta. Przystępujemy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 na gminie Wińsko. Proszę o wyjęcie o projektu. Uchwała Rady Gminy Wińsko z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Wińsko. Na podstawie stosownych przepisów Rada Gminy Wińsko uchwala następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się przedstawioną przez wójta gminy Wińsko i przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Wińsko w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Wińsko. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ocena została szczegółowo omówiona przez pana kierownika na wspólnych komisjach. Uzyskała pozytywną opinię. Państwo mają szczegółowo wymienione w załączniku do uchwały. Dziękuję uprzejmie. Czy są jakieś pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. Proszę przewodniczących komisji o przedstawienie stanowisk wypracowanych na komisjach. Komisja Oświaty. 7 za. Komisja Rolna. 6 za. Komisja Mienia. 7 za, 1 nieobecny. Komisja Rewizyjna. 7 za, 1 nieobecny. Komisja Budżetu. 6 za, 2 nieobecny. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. 14 za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę przyjęta. Przystępujemy do punktu 12. Interpelacja i zapytania. Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę. Wobec wyczerpania porządku 22 sesji zamykam obrady.